Adam Ziemianin, Okrawki. Opowieść o Isi, Wojtku Bellonie i o tamtym Krakowie. Do Włodawy. W ostatnią trasę koncertową Wojtek wybrał się z koncertem, gitarą i piórem do Włodawy. Był w niezbyt dobrej formie, mocno przeziębiony i kaszlący. Dopiero później okazało się, że przyplątało mu się zapalenie płuc. Ale o tym dowiedział się dopiero po powrocie do Krakowa. Mimo tych dolegliwości trzymał formę. W pociągu snuł plany związane ze swym nowym programem. Tym razem miał być on bardziej krakowski. Chciał go wypełnić opowieściami rozliczeniowymi i swoją fascynacją tym miastem. Chciał w jakiś sposób rozliczyć się z dotychczasowym życiem, z samym sobą, z okresem studiów w Krakowie, których nigdy nie skończył, bo ciągle gdzieś go rwało. Nie było czasu na studia, bo studiowanie życia było ważniejsze. Program, który zapowiadał, miał sumować zdobyte doświadczenie mężczyzny wchodzącego w wiek Chrystusowy. Wojtek ten nowy program tworzył przez cały czas. W rozmowach przedziałowych, na pace ciężarówki autostopowej, a także w trasie koncertowej, w hotelu, w restauracji dworcowej, w jakimś zagubionym mieście. Jednak rzadko przy biurku, choć takowe miał przy ulicy Józefa. Uważał bowiem, że przy biurku ludzie umierają. Starał się od razu, na gorąco, konsultować to, co napisał. Kto tylko z przyjaciół czy znajomych był w zasięgu jego głosu, w zasięgu serca, ten słuchał nowych utworów. Wtedy dla gitarzysty Mikołaja Korzystki, dla mnie i dla jednego przygodnego pasażera nocnego pociągu lubelskiego czytał w przedziale fragment historii o moim Krakowie. Utwór przeznaczony był już do tego nowego programu. Oto jego fragment, gdzie Piotruś Tatar jest Pietrusiem, bo tak go Bellon przekornie ochrzcił. Lecz bardziej mi żal Barcelony, tej na rogu, której z Pietrusiem czas nam przez gardła przeciekał nieraz. W tym gmachu zamaszystym dziekan mi nie pozwolił pobierać nauk w katedrze etnografii Słowian. Do dziś jestem gamoniem, choć w świecie mędrców tylu. Już rynek. Wyczytać wszystko możesz w 100 przewodnikach, lecz myślę, że każdy, kto tu bywał, ma miejsca, o których nie śniło się przewodnikom. Ja pod Adasiem swoich stóp zawsze znajdę ślad, bo ona często nie miała, nieczęsto zdążała na czas. Już hejna, zdążysz, nie lubię na dworcach pożegnań. Ten jedyny pasażer naszego przedziału, jak się później okazało, był księdzem albo kimś związanym z kościołem, a może z katolickim uniwersytetem lubelskim. Na początku Wojtek nawet próbował mu docinać i trochę dworować sobie z niego i jego zapatrywań, ale z tego do tego i weszli w nocną rozmowę. Wojtek chyba czuł taką potrzebę. Zostali tak sam na sam, bo Mikołaj i ja wyszliśmy z przedziału na papierosa, a może przez delikatność sytuacji opuściliśmy to pomieszczenie, jakby czując pismo nosem. O czym panowie rozmawiali, nie dowiemy się już nigdy. Wojtek nie był też zresztą związany z jakąkolwiek instytucją kościelną, choć, jak powiadał, zawsze swojego Boga w sercu nosił. Bo wiesz, coś musi tam być, mówił. I są wciąż pytania, i są wciąż rozmowy, ważne choć tylko przedziałowe. I jak z każdej wspólnej nam posiady wygląda w przyszłość zatroskany człowiek. Wyciągasz wiersz ciepły jeszcze, wczoraj bodajże napisany. I czytasz głośno go w przedziale, w naszej podróży do Włodawy. Z gitarą i piórem, kwietniowym wieczorem, jedziemy Wojtku razem do Włodawy. Stary Bieszczadnik, majster bieda, wciąż wierny górom jak zwykle jest z nami. I mówisz, wszystko się uda, o to nie ma żadnej obawy. Przecież jedziemy dziś na 2 dni do Włodawy.